Jest bardzo gorąco i dlatego postanowiliśmy się orzeźwić w aquaparku. Niestety coś tutaj nie działa. Dlaczego? 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 Dlatego, że ten park wodny jest zamknięty. Kiedyś Wietnamczycy bardzo dobrze się tutaj bawili, ale kosztowało ich to też dużo mamony. Problemem głównie było to, że oprócz wejścia, normalny bilecik na wejście, to jeszcze za każdą atrakcję, na przykład zabawę z krokodylem, trzeba było płacić. Więc skąd na to wziąć fundusze, powiedzcie mi? Dobra, dobra, pożartowaliśmy sobie troszkę, ale tak naprawdę historia tego parku jest trochę bardziej smutna i przedstawimy wam ją teraz. Na początku jak kręciliśmy, nie mieliśmy do końca wiedzy dokładnie jak to wyglądało, ale spotkaliśmy tutaj pana, zresztą sami zobaczcie tą historię. Internety nas okłamały. Pan Wietnamczyk powiedział nam całą historię. Dokładnie. Sprawdźcie to. So what happened to this aquapark? Why is like that? I don't know what the past they built in 12 years ago, right? First company they open about 2 years, and they said after 2 years they close. I think the water and the money and everybody they close. I'm so sad because we on the water pass. You know, my ticket really cheap. The first time I come here, ticket only $30,000. Really easy. The people come here. Why after company they close? I don't know. Many people come here too. First, I think big problem in Japanese company and Vietnam company. No together. The first time Japanese company come here, they organize, they help the Vietnam, you know, to build in water pass. So after two more years, right? When they open, the Vietnam company, they won. They say, water pass for them. No Japanese. When they close, they no money. Many children come here, they organize from the summer holiday. They come here to have the children come here. You see, what the party here from the children. The family to have the children come here when the holiday. But after they very sad, why they close, you know? I'm very sad too, because I come here many times. I'm Hue people, I born in Hue. I know, understand.